Halo, halo, siema. Jak to było? Jak to był ten mój wstęp? Halo, siema. Nie, czekaj, to było. Poczekaj, chwilę, to było jakoś inaczej. Muszę sobie to sprawdzić. Akurat jestem teraz aktualnie, wniosłem się na mój kanał, na mój ostatni filmik. Zaraz teraz sprawdzimy, jak to tam było. Halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Michał z kanału Michał Games. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Farming Simulator. Aha, dobra, już wiem, jak to szło. Dobra, chwila. To najpierw było intro. Halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Michał z kanału Michał Games. A ja witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Farming Simulator 2017. To jest odcinek, który się pojawia od poprzedniego. Poprzedni odcinek był 4 miesiące temu. Przez 4 miesiące nie było mnie w ogóle na YouTubie, ale w końcu powracam. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wyleciałem sobie na wakacje, ale teraz wracam. Ale już widzę, że coś mi tutaj nie pasuje. Coś tutaj nie gra, chwila. Bo nie do końca wiem, o co tu mana. O co chodzi? Wchodzimy sobie obie tutaj inaczej do samolotu, żegnamy się, dziękuję za przelot bezpieczny. No co chodzi? Chwila. Ty no, to już zima jest? Tyle czasu nie było? No nie, to bardzo niedobrze. Chwila, muszę iść do pick-upu swojego i sprawdzić, co się dzieje na mojej gospodarce. A, silnik jeszcze działa, akumulator nie wysiadł. Zimno, mróz. Chwila, nie kumam, ale żeby aż 4 miesiące, aż tyle normalnie, śnieg zaczął padać. O co chodzi? Tak, dokładnie. Także witam was jeszcze raz bardzo serdecznie w tym odcineczku. Poprzedni był 4 miesiące temu, podczas tych paru miesięcy. Niestety nie miałem czasu w ogóle nic nagrać, obowiązki szkolne były, ale teraz powracam, ponieważ są święta. W końcu się zaczęły, semestr jest zdany, mam nadzieję, że wszyscy zdali tak jak chcieli. Na najlepsze stopnie, jak potrafili. No ale tutaj musimy wrócić, w końcu wrócę do tego nagrywania przez cały tydzień, na pewno tutaj od świąt do Sylwestra te odcinki się będą pojawiać. Także dzisiaj pierwszy i postanowiłem, że codziennie się jakiś odcineczek pojawi. Jutro możecie wyczekiwać takiego bonusa, że tak to nazwę. Nie, no na mojej farmie też tutaj jest biało. O co chodzi? No, pogoda się zapowiada, ja nie wiem. Gdzie? No nie pamiętam, gdzie parkowała pick-up. Ale to było gdzieś. O, zaparkujemy sobie tu. W takim razie ja tutaj będę musiał na dzisiejszym odcinku poogarniać wszystkie obrządki, wypadając zanim zacznie naprawdę sypać. Dobra. A tutaj w mojej wiecie stoi Deutsch Fahr. Zaraz się nim przejedziemy. Muszę sobie trochę posprowadzać maszyn. No i ogólnie tam jeszcze poogarniam sobie jakąś zwierzę, wszystko ustawię zanim nadejdzie sroga zima. Ale teraz tak tutaj pod kątem bardziej gier. No to przez te 4 miesiące przybyło nam między innymi tutaj do farminga 2 DLC. Mianowicie chodzi mi tutaj o DLC i Platinum, wersję Platinum do farminga. No i drugie DLC to jest Straw Harvest.
Jakby ktoś nie wie, to DLC polega na paletowaniu słomy, też siana, idealnie te wrota otwierają po lewej moje świnki. Jeszcze pamiętam, co jest. Na biureczku sobie wszystko przygotowałem, czyli mam sobie kierownicę. Na razie jeszcze jakoś audio, bo wam obiecywam, to będzie. Natomiast ten odcinek nagrałem z lekkim wyprzedzeniem, także jeszcze mikrofon. Ale mam nadzieję, że uda mi się wszystko o to i jeszcze pojawią się odcinki z lepszym audio niż teraz. Dobra, to co tu przyjechałem? Ponieważ my gazowni, no nie robiłem żadnych porządków od czasu sprzedania całej kiszoneczki. Także napisałem, połączyłem się do ekwara. I trochę to jesteśmy ciągli, żeby trochę ustalić. Dobra, także myślę, że mógłbym trochę się wypowiedzieć tutaj na temat tych DLC. Bo pewnie już większość z was, czy też wszyscy po prostu widzieliście już na YouTubach te DLC, szczególnie Platinum, bo jego tego DLC naprawdę. No możecie oczywiście w sekcji komentarzy pisać, jak wam się podoba, natomiast moje odczucia są pozytywne. Natomiast nie zrobiło to na mnie jakoś super wow. No oczywiście dodanie kolej uprawy jakoś 13-cukrowa. Zresztą tutaj możemy też sobie tak było zobaczyć, że tak, 13-cukrowa też jest tutaj dostępna. No i co by tutaj naprawdę powiedzieć. No maszynę wam już przedstawiłem w poprzednich odcinkach, także zachęcam ci, co nie widzieli, mogą sobie jeszcze oblukać. Zajrzę do poprzednich odcineczków. Ustawimy sobie. Moim zdaniem, jak wspominałem, DLC mogło być ciut lepsze. Natomiast jest całkiem spoko. Czy jest pytanie, czy będę je nagrywał? No, nie jestem pewny. No, DLC to jest dość drogie, no, 20 euro kosztuje. Nie wiem, teraz w ogóle na Steamie dodali złotówki, ale jeszcze nie zdążyłem obczaić, co to jest. Z kubeczkami. Jedziemy. Nie wiem do pani ile kosztuje. Natomiast tutaj jeszcze DLC Stro Harvest. No tutaj polega one na paletowaniu właśnie słomy. One były wykonywane przez zewnętrzne studio, a nie przez samych twórców farmingu. Także to też w sumie dość ciekawe jest. Że oddani po prostu twórcy tutaj możliwość wykonania w innych studiach. A to studio składało się z moderów, którzy wygrali tutaj. Jak możecie pamiętać, był taki konkurs na najlepsze modyfikacje do farminga. I to właśnie ci twórcy. Bo pojedziemy sobie na drogę kabotażu do klubu. Tak. A na dzisiejszy odcinek nie mam nic specjalnego przygotowanego. Możecie pisać również w komentarzach, jak wam się podoba, jak wam mijają święta. Niestety śniegu nie mamy na dworze, natomiast tutaj w farmingu oczywiście śnieg, no jak widać, nas zaskoczył. Na razie tutaj tak lekko obruszyło, ale wydaje mi się, że w następnym odcineczku to tutaj może być gruba akcja śnieżania, tak to możecie się na to szykować. Może ja sobie tutaj szybko zajrzę.
co tutaj się w ogóle na moim kanale działo. Także mam aktualnie 29 subskrypcji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Trochę też padło. Wyświetlenia też podskoczyły. Także z tego powodu jestem bardzo zadowolony. No, tylko 3 lajki nad poprzednim filmikiem, no trochę się zawiodłem. Gdybym tak naprawdę chciał tutaj jakoś mocno swój kanał rozbudować, to pewnie bym... musiałbym po prostu nagrywać codziennie odcinki, jakieś konkretne materiały. Nie takie tutaj luźne opowieści, jakie sobie tutaj snuję w filmach. No, mam nadzieję, że chociaż tym, co to oglądają, to się podoba. Zachęcam też oczywiście już teraz, żebyście zachęcili swoich znajomych do tego, aby zasubskrybowali mój kanał, który się widzę, żeby wpadli po prostu i ocenili. Możecie też pisać, co byście chcieli zobaczyć jeszcze tutaj na moich odcineczkach. A tutaj zaraz tam sobie za chwilę przebędę, na tym sobie jeszcze tym Deutschfahrem wrócę, które maszyn mam. Przyjąłem tym Deutschfahrem, ponieważ chciałem to wypał, bo później jak zacznie sypać, to może się tam pojadę. Mogę po prostu nie dojechać tutaj przez te zaspy. Zobaczymy, nie wiem. Spróbuję jakoś to ogarnąć, te wybuchy i kacy. No już z tym nie mam coś zaplanowane. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj w tym odcinku kupimy sobie jeszcze po pustki w grządkach, które sobie wykonam. Jakoś trzeba sobie tutaj tą farmę przygotować na święta, takie sobie choineczki dodam. O ile pustko zadziała. To ktoś mi się buduje w tych czekach. Tylko wkrótce. No, może to pracuje. Okej. Więc prowadziłem sobie tego czwara. W sumie mógłbym sobie schować. Leczki, które to obstanę, być trochę sypali. Kierownicy to chyba. No, ale kierownica to już piszczy, to... Ale myślę, że jak będę miał to... To ogarnę. Dobra. No teraz w sumie... Nie, ty... Jak napalałem w tyle, to właśnie chodzi. Może ja coś mam... Nie, no serio, to jest kartowe, chyba. Dobra, dobra. Ja. Zajrzę sobie najpierw, jak stan początek. Chciałem takie owce bym chciał podjechać. W sumie mamy to od razu zresztą, dobra. Teraz tak. Dobra. 11 krów, poziom i wodę uzupełnić. To jest bilansowane. Bilansowany karmale, nie? Nie wiem. Noż nie, oczkę mam. Pewnie to podgarnę trochę. Cały spory oczywiście. To jest zresztą. Kutasy. Staram się też tutaj oprócz farminga nagrać też Eurotrucka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W ogóle, może zauważyliście, że w lewym górnym rogu pojawił się licznik FPS-ów. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to ja to mogę po prostu zostawić, by wszystko będzie działało odpowiednio.
Chciałem po prostu, żebyście mieli takie dodatkowe informacje, jak mój komputer wyciąga wszystko to, co się dzieje w Armii. Możecie też napisać, czy jednak chcielibyście zobaczyć Platinum, tylko wtedy no, pewnie to by było na ferie zimowe. Bo musiałbym jakoś ogarnąć sobie, bo nie wiem, czy teraz, czy w tej serii na przykład już tak powoli kończyć, w sensie, że mocno rozbudować. Bo przy tej obecnej ilości maszyn wydaje mi się, że jestem w stanie uzyskać teraz bardzo szybko tutaj jakąś dużą ilość plodów. Ups, nie to. Ale nie wiem, wtedy bym sobie poszedł na Platinum wersję. I... Teraz zobaczymy, jak to się stało. Znaczy tutaj ze świata farminga jeszcze nie mógł powiedzieć, czy tak, były organizowane kolejne targi. Nie pamiętam dokładnej nazwy. Natomiast tam, nie wiem, czy wspomniałem w poprzednich odcinkach, był taki konkurs. Odbył się konkurs, do którego została stworzona specjalna taka strefa, taka można powiedzieć mapa, ring. I ten konkurs polega na tym, że dwie drużyny się, były dwie drużyny, które, no po prostu polegał ten konkurs na tym, że na polu była słoma. I to mogło być cztery osoby w drużynie i tak, no i trzeba było tą sumę sprasować, później ją pozbierać. No i jak, no i drużyna, która na szybciej to zrobiła jak najefektowniej, to wygrywała. Nagrody były bardzo kozackie, najnowsze karty od NVIDII, dodatki od farminga, tak, to jest zwierząt poczyste, nazwane karma, to jest woda. Tutaj. Tu mam brać ludzie. Ale muszę ją pchać. Tak, tu jest. Ale dobrze mam. A dobra. Okej. Musimy sobie wyjechać ten bitem. Także wydaje mi się, że tutaj studio Giant, który bardzo fajnie współpracuje z nami, czyli z osobami, które tutaj grają w tego farminga, co organizują różne takie akcji. Jeszcze na szybkości, to jest, że tutaj bardzo dużo. Tutaj tak jest. No wydaje mi się, że to jest całkiem spoko, ta inicjatywa. Ale jest jeszcze jedna ciekawa informacja, oprócz tego, że przypominam tutaj, że wyszedł nowy update do farminga łapiący jakieś tam błędy. Po prostu go trzeba pobrać, zanim będzie się grała w te najnowsze dodatki. Wyszedł jeszcze jeden dodatek. I uwaga, jest to dodatek darmowy. Jest to Horsz, tak.
tak on się mniej więcej nazywa. I po prostu polega, no to jest tam, składa się z on, jest tylko z marki Porsche. I co tam są różne przepływy ładowcze, rzutniki, rzutniki obozu, tylko że to jest w sumie nic takiego. Natomiast nie do końca, ponieważ z tego co się dowiedziałem, to tych maszyn no, tak naprawdę w rzeczywistości nie ma, tylko Porsche stał się, dał licencję farmingowi wyłączną, licencję, że tylko farming może korzystać z ich tutaj maszyn. Dlatego też w Capital Crops był siernik Porsche, ale ich trzeci mieli licencję dla niego. Była taka sytuacja, że nie pamiętacie. Ktoś tam no, właśnie nie ma tych maszyn jeszcze w rzeczywistości. Natomiast twórcy stworzyli je dla Porsche, żeby sprawdzić, jak one będą się zobaczyć, jak one będą wyglądać i sprawdzać. A jeżeli wszystko będzie w porządku, to prawdopodobnie te maszyny będzie można będą kiedyś wyprodukowane. Dobra. To DLC moim zdaniem jest bardzo fajne. Darmowe, także każdy może sobie pobrać link. Prawdopodobnie znajdziecie w opisie do filmiku. No i oparte jest właśnie tego wyróżnia w takich technologiach, co wam tylko się cieszy. No, ponieważ na przykład jest bardzo fajnie odsiewać nawozu na gąsienicach. Dodatkowo znajduje się tam Challenger. Tak, dokładnie taki sam jak jest tutaj farming na gąsienicach, natomiast te gąsienice są zwężone. I to też całkiem spoko. Dobra. Ten na pewno będę testował sobie tutaj na tej serii, ponieważ jest on bardzo fajny, prowadzą dużo urozmaiceń. To jeszcze ogarnę owce. Ten śwint wystarczy tylko posprzątać w tym. Jeszcze wodę trochę. Szklarnia mi się nie zajmie, bo nie wystarczy czasu. Będę pojawić skóry. Dobra. Także co tu jeszcze? To oczywiście wyszedł też teraz dodatki wszystkie wyszły. A PlayStation 4 to jest to. W sumie ze świata parafinga to było na tyle. Nam pan jeszcze sobie nie odjechał. Które jeszcze muszę sobie najpierw tutaj nabrać do kapelki kawy. Bo widziałem te kawy. Widziałem, że nie ma ich. Więc wrócił 3 na rękę. Thank you.
super, perfekt. Jeszcze tylko musimy dojechać. Owiec bez prąta, prawie wszystko. I się zdrowe takie po prostu dłuższy odcinek. Do końcu, bo takie długie przerwy należy się. Jeżeli ktoś nie chce słuchać tej mojej bezsensownej gadaniny, to wyłączy dźwięk, albo nie chcę wyłączyć tego dźwięku. Może coś dodam. Ja tego dla jakiegoś świątecznej klimatu. Zobaczcie, to są oczywiście do tych poprawa. Widzimy sobie o. Za chwilę o. Wymuszę? Wymusiłem. No. Dobra. Tego. Tyle mi kropelki nie spadły. Ten pościg. Wszystko się. A, po koniec sobie dojrzała, ale bardzo spoko, to w ogóle to tak klimaci. Myślę, że wam też się spodoba. Ok, dobra. Tam będziemy, nie wiem, będę miał gdzieś zrzucić tych tam. A, jeszcze za, przepraszam, za myśliwy, tak? Hop, i rąk. A, nie ma tego. Więc. Dobra. Ja sobie to tutaj na stawiają. Po wiatru tam. Dobra. Ja szybkości jeszcze tutaj sobie wejdę. A to może nawet w śniegu, jak się tu woli, tak? Bo na tylko na drodze zimny. Dobra, co potrzebne? Czystość. Góraczki. Dobra. Tak, dobra. No, czapka, tak? Nie w tej chwili. Uścielone mary. Uchwały. Okej, dobra. Damy do przodu. A to co jest tu? Dobra, tak? Dobra. Coś tu tu. Muszę wiatr. Ja tam stoję po tym. To wiatr, żeby było. Wyniesie sobie sporo tych pałek. I tak powoduje sobie.
Dobra. To co sobie jeszcze możemy zrobić? No tak na szybkości, na sam koniec może sobie tutaj jakoś, że tak powiem, świątecznie sobie udekorujemy na tym parę. Było. O, zamykaj się. Dobra, idziemy sobie tutaj w sklep. Za stówkę ściągamy sobie choineczki. No jak chwila, jeszcze nie wymyśliłem, gdyby to podstawić. To dwa, tak? Choineczki. Da się. A co? To bogato. Podstawić. Na środku parę. To jest. W tym miejscu się mogę tutaj. To jest sobie mogę. Możesz tu sobie tutaj postawić. Jeszcze gdzieś chyba nie. A, wystarczy. No zobaczymy sobie, jak one jeszcze wyglądają. Fajnie migają. Dobra, przewinę sobie jeszcze może czas, żeby wam pokazać tutaj to w nocy. Po tym ja liczymy, ale... Widzicie, jak fajnie. Nie. Czajcie, patrzcie na to. Muzyka dla moich ludzi. Także w takim tutaj nastroju mogę wam życzyć z całego serca zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, żeby spełniły wam się tutaj wszystkie najsłodsze marzenia. Oczywiście, żeby nowy rok, choć w sumie jeszcze się będziemy widzieć, ale żeby był lepszy, jak to mówią, od tego, co teraz był. Ja ze swojej strony postaram się też wam tutaj ten czas umilić. A gdybyście chcieli może mi coś, jakiś prezencik dać, to bardzo zachęcam i przyjmuję takie ładne czerwone przyciski z napisem subskrypcja, ładnego lajka, żeby były wyświetlenia i najważniejsze, polecajcie mnie znajomym. Żeby było nas oczywiście jak najwięcej. Także z mojej strony jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!